Wydawnictwo Jung of Ska przedstawia Mary Norton. Pożyczalscy i wielki świat. Przekład Maciejka Mazan. Czyta Edyta Jungowska. Zapadła nagła cisza. Arietta odwróciła się, a odwróciwszy się, skamieniała. Człowiek właśnie podnosił się z łóżka. Był to potężny, całkowicie ubrany mężczyzna o smagłej cerze i bujnej, kędzierzawej czuprynie. Oczy miał zamknięte, ręce rozłożył szeroko, a usta otworzył w przeciągłym, głośnym ziewnięciu. Przerażona Arietta zastanawiała się, gdzie się ukryć. Zerknęła na łóżko po prawej stronie. To, pod którym się obudziła, wystarczyłoby parę dużych kroków. Ale lepiej było pozostać w bezruchu, jak mówił jej ojciec. Ocieniona część drzwi, na tle których stała, wydawała się jeszcze ciemniejsza przez kontrast z otwartą górną częścią, wypełnioną oślepiającym blaskiem zimowego słońca. Arietta odsunęła się jedynie od szczeliny, by wpadające przez nią promienie nie zdradziły jej obecności. Człowiek przestał ziewać i spuścił nogi na podłogę. Siedział przez chwilę w zadumie, podziwiając swoje stopy w skarpetach. Jedno oko miał ciemne i roziskrzone, drugie jaśniejsze, orzechowo-zielone, z dziwnie opadającą powieką. To pewnie jasne oko. Ten wielki, tłusty, przerażający mężczyzna, który siedział tak spokojnie, uśmiechając się do swoich stóp. Tymczasem człowiek uniósł nieco spojrzenie swoich dziwnych oczu i uśmiechnął się szerzej. Arietta zrozumiała, że szukał butów. Wstrzymawszy oddech, patrzyła, jak pochyla się i jednym ruchem długiej ręki zabiera je spod drugiego łóżka. Przyjrzał się im z upodobaniem, trzymając razem, a potem, jakby zaskoczony ich nierównym ciężarem, postawił jeden z nich na podłodze. Drugim potrząsnął lekko, podstawiając pod niego dłoń. A gdy nic z niego nie wypadło, włożył rękę do środka. Krzyk, który wydał jasne oko, słyszano zapewne w promieniu wielu kilometrów. Rzucił trzewik, który upadł na bok, a zrozpaczona Arietta ujrzała, jak Domilia i Grosiek przebiegają między jego stopami i znikają w płytkiej przestrzeni między kufrem a podłogą. Ale już po tym, jak ich zauważył, zapadła chwila przejmującej ciszy. Arietta była przerażona, a jasne oko chyba jeszcze bardziej. Jego dziwne oczy prawie wyszły z orbit, a twarz poszarzała. W tej ciszy rozbrzmiały dwa cichutkie słowa, niewiarygodne dla jasnego oka. Ktoś gdzieś wykrztusił boleśnie: ojejku, jejku!